Kara za minimalizm? Zgodzi się z tym stwierdzeniem? Nie, nie zgodzę się z tym, bo mieliśmy swój plan i chcieliśmy go realizować do końca. Znowu błąd, faul. Wiedzieliśmy, że Grzeszczyk dobrze strzela rzuty wolne, no i pokarał nas tym. To tym, czym potrafi. To takie cofnięcie się bardziej do obrony, to takie bardziej z automatu, czy jednak założenie Tomasza Kawarskiego? Znaczy, zagęściliśmy środek pola, chcieliśmy wyprowadzać kontrataki, bo wiedzieliśmy, że drużyna GKS-u musi się otworzyć. Staraliśmy się stwarzać sytuację, niestety nie strzeliliśmy drugiej bramki i dostaliśmy tą bramkę od Grzeszczyka, no i kolejny raz remisujemy mecz w końcówce. W tym tygodniu zgodzi się ze mną, że powinniśmy zdobyć 6 punktów, a są tylko 2? To znaczy, za wrażenia artystyczne nikt nie przyznaje punktów i na pewno to, że gramy nieźle czy dobrze, to musi się przekładać na to, że będziemy strzelać więcej bramek i będziemy zamykać te spotkania, bo 1-0 to nie jest pewny wynik.